Witam Państwa bardzo serdecznie z sali sesyjnej Rady Miejskiej w Kłobucku. Obok mnie widać piękną choinkę, za chwilę mamy święta, a przed tymi świętami na ostatnim już w tym roku posiedzeniu spotkała się komisja rewizyjna. Było to jej pierwsze i zarazem ostatnie spotkanie, takie organizacyjne. Nie było dzisiaj nic szczególnego, oprócz tego, że wybrano wiceprzewodniczącego komisji, ustalono plan pracy na pierwsze półrocze. Była dyskusja na temat tego, co zrobić, gdzie zrobić, co warto skontrolować, jakie podjąć kroki, aby no tutaj te wszystkie nasze sprawy gminne funkcjonowały jak należy. Będą prawdopodobnie kontrole w zakresie tutaj wywozu nieczystości i całej pracy wydziału naszego, który kontroluje te sprawy i finansuje w jakiś sposób. Będą również inne komisje. Zobaczymy, czy się wszystko uda zrobić w tym pierwszym półroczu. Myślę, że jak nie w pierwszym, to na pewno w drugim. Ja zapewniam, że będę starał się być na każdej z tych komisji, na każdym posiedzeniu i przesłać tą relację do Państwa na moim kanale Zielonym. Dziękuję bardzo. Kanał Zielony, Maciej Zielonka. Zapraszam do obejrzenia materiału z komisji. Panią, panów na pierwszej naszej komisji telewizyjnej. Proponowany porządek planu sprawy organizacyjne, wybór wiceprzewodniczącego, opracowanie planu pracy komisji na pierwsze półrocze i sprawy różne. Wszyscy mają wezwanie, porządek. Z wyborem wiceprzewodniczącego się skomplikowało, bo ja byłem pani radcy prawnej i ten. I musimy zrobić to tajne, ponieważ komisja skrutacyjna, jak pani powiedziała, musiałaby się składać z trzech osób. Ja wypadam, bo przewodniczący to poczekamy na... Powołana komisja do nowelizacji statutu i trzeba w tym statucie zrobić w ten sposób. Z formalnego punktu widzenia, jeśli pan za pozwolenie pańskim, panie przewodniczący, to teoretycznie można wybrać tego wiceprzewodniczącego. No bo tak, powołana, wytypujemy tu kogoś, prawda, jedną osobę, tylko o jedną chodzi na wiceprzewodniczącego. Z pozostałych robimy komisję skrutacyjną. I? Dwie osoby głosują. Dwie głosują, dwie głosują, ale trudno, ale teoretycznie formalnie można. Jest to możliwe, tak jest. No decyzja do pana. Chyba, że będzie trzech kandydatów na wiceprzewodniczącego. To nie jest. Skomplikujemy komisji skrutacyjnej. Albo czterech. Pan nie oddał doświadczeń to w tym tygodniu. Ja, dobrze. Z drugiej strony to znaczy tak. Nie ma co dywagować, tylko trzeba odłożyć i tyle, co będziemy. Też jestem podobnego zdania. No, a zastanawiam się, jak miałaby wyglądać treść statutu, żeby ułatwić tą sprawę. Czy wracamy do głosowania jawnego, czy komisja skrutacyjna będzie spoza komisji rewizyjnej, jakie mogą być możliwości zmian? Ja uważam tak, że jeżeli było głosowanie jawne na przewodniczącego rady, rada głosowała, no to dlaczego mamy tutaj utajniać? W nowym statucie trzeba to, komisja tam chyba 40. Mi się wydaje, że mamy głosowania... No bo żeśmy wybierali jawne. Przewodniczący. Nie było tak. I tak
samo trzeba to w statucie zapisać, żeby też był wybór jawny na wiceprzewodniczącego. Bo to nie ma sensu. No. Przewodniczącego się jawnie wybiera, a wiceprzewodniczącego tajnie. No. Pan Aleksander jest w tej komisji powołany. Pan Witold Dominik również. No też, to zapisze się tak. No już pan zapisał, prawda? Tak, tak jest. Nasz... Też tak naprawdę do końca jeszcze nie jestem pewien, jak to powinno wyglądać. No to jak tutaj pan przewodniczący mówi o wyborze przewodniczącego jawnym, no tutaj, żeby było fajne trochę, to się da jedno z drugim. Moje takie zdanie. Głosowanie tajne z kolei, powiedzmy, na, jak rozumiem, na osoby, no ma swoje zalety, nie? Bo nie wszyscy mają, że tak powiem, odwagę jawnie głosować zgodnie z sumieniem. Dla mnie osobiście to większość głosowań powinno być tajnych. Może nie w sprawie uchwał tutaj naszych, no ale... Jeśli chodzi o wybór osób, no, powinno być tajne. Właśnie. Tutaj będę zrobiłem taki wykaz jakie wydziały są, jakie są oddzielne stanowiska, jakie jednostki organizacyjne, ponieważ musimy się przymierzyć do planu pracy na pierwsze półrocze. Ja tutaj powiem, co było w ciągu ostatnich trzech lat. Na czym to polega w ogóle? To jest bardzo ciężka praca. Jakie kontrole były prowadzone? Żebyśmy nie powielali znów kontroli. Zapoznam Państwa z tym, co było robione przez ostatnie 3 lata. Numer 214. W tym roku żeśmy się skupiali w gospodarność w zakresie realizacji inwestycji. Wszystkie te inwestycje, które były robione. Czyli kanalizacja sanitarna na Kamyku, budowa tego przoku w Pobłysku i budowa odcinka w Lubizy. To były 2014, to były te kontrole prowadzone. W 2013 żeśmy robili gospodarność w zakresie gospodarki finansowej i zarządzania majątkiem zgodnie z zasadami i celowością. Były zniszczyć obóz, pogoń Kamyk, Okrzał Obozno, Błękitni i Wiza, to wszystkie te kluby sportowe żeśmy kontrolowali. Inwentaryzacja, ocena uregulowań wewnętrznych gminy w zakresie inwentaryzacji była robiona we wrześniu. To znaczy mówię o 2013 roku. Funkcjonowanie Komisji Przetargowej w gminie. Ocena dostosowania składu osobowego Komisji Przetargowej do realizacji danego zamówienia to była
realizacja remontu dachu na hali sportowej gimnazjum w Kobucku. To tam tego bubla takiego zrobili z tym dachem, trzeba było od razu poprawić, bo się lało na naszym gimnazjum, na tej hali sportowej. I opracowanie sprawozdania Komisji Rewizyjnej za 2013. Opracowanie planu pracy Komisji Rewizyjnej na pierwsze półrocze, to takie już zagadnienia stałe są zawsze, co pół roku. To było 2013. 2012. 2012 żeśmy mieli co? 2013. Funkcjonowanie oraz organizacja pracy w MOK, Biblioteka Publiczna, Kobus, kontrola wyniku pracy inspektora do spraw kontroli wewnętrznej. To stanowisko jest, ale już tego inspektora jako takiego nie ma. Ocena wykonania budżetu, że to absolutorium i plan pracy. To było 2013. W 2012 żeśmy kontrolowali jednostki OSIR-u i jej podległe. To jest tak, basen, kompleks sportowo-rekreacyjny w Obornie, Zalew Zakrzew, targowisko w Kobucku. Było gospodarowanie środkami finansowymi GOPS-u. Funkcjonowanie Miejskiego Ośrodka Domu Kultury, biblioteki i podległej jak jej oddziały podległe na terenie gminy Kłobuc, opracowanie sprawozdania Komisji Rewizyjnej, później była kontrola wykonywania wniosków za 2011. Bo coś nie mam zrobić. Ja jest. A jakie wnioski za 2011? Kierowanie wszystkich wniosków? Proszę? Jakich wniosków? Komisji Rewizyjnej, tak? Kierowanie do komisji? Jakich wniosków? Wniosków kontrolnych Komisji Rewizyjnej. Czyli realizacja tych wniosków, jaka była robiona. Ja bym proponował na 2015, pierwsze półrocze, proponowałbym kontrolę Wydziału Ochrony Środowiska, czyli działanie PSOK w ogóle wydziału, no jak PSOK. PSOK już był kontrolowany, pan podawał inwestycje. To budowa. 2014. To było budowa. Budowa, ale teraz jak to się... Kontrola pracy teraz. Kontrola pracy, jak to będzie w ogóle funkcjonowało. I Wydział Ochrony Środowiska odnośnie z zbiórka wykonanie przez pracowników tego przoku, jak to jest, jaka jest ściągalność opłat, jakie są zaległości. Ale generalnie pozostałej działalności ochrony środowiska nie kontrolujemy. Czy mówię o wydawaniu decyzji środowiskowych, wydawanie zezwoli na wycinkę drzew. Tego nie ruszamy, tylko sam przok. Wszystko ruszamy. Aha, okay.
zasadność po prostu wydawanych zezwoleń na wycinkę drzew i tak dalej, i tak dalej. Ściągalność opłat za od mieszkańców, tam jest prawie 400, około 500 z tego, co się zorientowałem, jest osób, które nie wywiązują się z opłat, to jest ściągalność. Tam jest osoba specjalna powołana jest do tych spraw. Bo to są wysyłane i powiadomienia o wpłaty. Za wywóz śmieci. Ile tych osób jest tak? Około 500. 500 osób, które nie wywiązują się, tak. Nie wywiązują się. Niech tak. Pan powie, czy, jeżeli można, kto płaci za nich? Czy gmina, czy to jest z funduszu, bo to jest ekstra fundusz, prawda, który burmistrz, jest kształtowany ze stawek po prostu. Burmistrz po prostu umarza. No tak, no ale zapłacić burmistrz nie może umorzyć. Firma musi skosować. Moim generalnie burmistrz nie może umorzyć. Bo my jesteśmy płatnikami. Płacimy za śmieci wszystko. Generalnie płacimy, ten co wytwarza śmieci płaci za wszystko. I nie jest nim burmistrz, organ burmistrza czy gmina. To my, wytwarzający śmieci, płacimy za wszystko. Więc nie wiem, czy... Przepraszam, nie wiem, czy to... Jest takie do końca legalne, no tak sobie dywaguję tutaj. No bo nasze pieniądze, no my zapłacimy potem za tych ludzi. No, czy burmistrz z budżetu? Wątpię. Z naszych pieniędzy. Więc trzeba by było sprawdzić zasadność umorzenia. Może tak to ujął. A to myślę, że będziemy takie skontroli jeszcze w no to obecnie. Jest jedna z propozycji, prawda? Tak. Bo będziemy to chyba głosować, nie? Ja też mam jakieś propozycje. Mnie najbardziej interesowała właśnie realizacja inwestycji w Pszczół i kanalizacja kamer, a to już jest zrobione. Zerknąłbym w te protokoły, jeśli jest taka możliwość. Ale jaki był zakres kontroli? Trzeba by było wiedzieć, jaki jest zakres kontroli. Musimy tak sobie... W styczniu jeszcze zrobimy posiedzenie komisji i na tej komisji wsteczniowej musimy już, Rada musi nam zatwierdzić ten plan pracy na pierwsze półrocze. Ja opracuję, właśnie dzisiaj uzgodnimy sobie, jakie będą tematy. W maju musimy się zająć już absolutorium. No to byśmy zrobili odnośnie tej kontrolę, to byśmy tak luty, marzec zrobili kontrolę no, tego Wydziału Ochrony Środowiska. Pytanie jeszcze, panie przewodniczący. Luty, marzec, tak? Czy inwestycja pod tytułem kanalizacja gminy Kłobuc została zakończona? To zostało odebrane już tak, w tej chwili? Tak. Ale przyłączeń jeszcze nie ma. Nie znamy efektu ekologicznego tej inwestycji. Czy został osiągnięty, czy nie, czy... Przyłączeń jeszcze nie ma, bo jest do końca października przyszłego roku termin. Ale przyłącze to już są w gestii mieszkańców. No tak, ale z kolei no, my jesteśmy zobowiązani jako gmina osiągnąć efekt ekologiczny, bo nam pieniądze zabiorą, jak nie osiągniemy, nie? Tak, tak. No, więc no, to jest też w interesie gminy, żeby gdzieś tam w jakiś tam sposób koordynować tą sytuację i kontrolować, no, żeby się nie okazało w październiku, że mamy 10% przyłączonych na przykład. Tak. Się okaże, że będziemy zwracać kasę.
Gmina chyba robi jakiś krok już za Nowaka, pamiętam. To były, prawda, rezygnacja chyba z tych opłat adiacenckich. Jakieś były udogodnienia, tak by jednak nie pieczyć trudności, prawda, tym potencjalnym gospodarstwom, które się przyłączą, prawda. No, opłaty adiacenckie wynikają ze stanu gospodarki z nieruchomościami. Jakie tam są możliwości zwolnień? Nie? Jakieś chyba gmina ma te możliwości. A można inne propozycje zgłaszać, czy nadal omawiamy to jeszcze tutaj, Państwu propozycje dotyczące Wydziału Ochrony Środowiska, Szoku i innych tam? No można, no to teraz inicjatywa jest w Waszych rękach. Co Wy widzicie? Bo ja to widzę, że ten w styczniu, to znaczy byśmy tak luty i marzec, ten temat zrobili przez te dwa miesiące tego Wydziału Ochrony Środowiska, a propozycja na kwiecień, jaką byście chcieli? To znaczy, jeszcze nie zapada decyzja, że będziemy ten wniosek realizować, prawda, w styczniu, lutym czy marcu. Jeszcze nie zapadło, dlatego też nie mówię może jeszcze o kwietniu. Ja chciałbym zapytać pana, bo pan długą kadencję teraz przewodniczy Komisji Rewizyjnej, czy organ wykonawczy był kontrolowany w jakiś sposób? Czyli burmistrz de facto. Nie. No więc ja mam propozycję taką, żeby skontrolować najpierw rzecz taką może drobniejszą. Zgodnie z ustawą o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi jest tam zapis, który mówi o tym, że ten, kto zezwala, czyli wójt, burmistrz, prezydent, ma prawo do kontroli punktu sprzedaży detalicznej alkoholi, prawda? Sposób sprzedaży, wiadomo, że to chodzi o dzieci, o niepełnoletnich, ale również wydaje mi się, że powinno chodzić o obrót alkoholem. I burmistrz w innych gminach, tej być może też, posiłkował się komisją rewizyjną do takiej kontroli. Więc trzeba by było sprawdzić po prostu burmistrza, czy zlecił dokonanie takiej kontroli. To jest jedna rzecz. Na tym widziałbym skontrolowanie burmistrza jako taki pierwszy mały krok. Czy zlecił Komisji Rewizyjnej, bo to jest jego uprawnienie. To jest pierwsza sprawa. Druga sprawa, o wiele bardziej istotna, to jest kontrola pracy burmistrza w Zgromadzeniu Wspólników w Związku Gmin do spraw wodociągów i kanalizacji. Wydaje mi się, że warto by było skontrolować to działanie burmistrza samego, naszego burmistrza. Tam nie mamy prawa wglądu, tam nie możemy nic kontrolować. Pewne rzeczy są jawne, nie? Bo to jest spółka. Pewne rzeczy tak, ale to w trybie ustawy o dostępie do informacji publicznej. No, ale my jako Komisja Rewizyjna możemy skontrolować burmistrza, jak on tam pracuje, jakie dokumenty tu wpływają. Ja bym widział tą kontrolę w kilku etapach. Właśnie trzeba by wypracować jakąś metodykę tej kontroli, czy w ogóle kontroli metodykę. Czyli zbiór reguł, jakiś, no, jak należy dokonywać kontroli. Ja chciałbym wiedzieć, w jaki sposób są tam ustanawiane decyzje, kluczowe decyzje co do taryf, co do stawek na wodę i ścieki. No takie sprawy. No, zakres tej kontroli, w tym zakresie mógłby pomóc zapis ze statutu związku. No, ale generalnie jak Państwo myślicie? Warto skontrolować burmistrza, sposób wykonywania zadania, jakim jest zaopatrywanie gminy w wodę? A nie w ogóle, to jest i odbiór ścieków.
to jest temat rzeka, nie rozwiązywanie tego tematu. Ale trzeba by było się kiedyś w końcu przyjrzeć. Oczywiście, że tak. Tym bardziej mówię, że płacimy o 30% więcej za wodę niż sąsiednie gminy, które nie są w związku. To tym bardziej warto było przebadać, jak ten burmistrz, chodzi głównie o poprzednie kadencje, jak zapadały decyzje, jakie decyzje, jakie wynagrodzenia. No generalnie wszystko, co w naszym zasięgu, to skąd. Ja rozumiem, że tego nowego burmistrza jeszcze nie będziemy kontrolować. Nie. Kontrolujemy burmistrza jako organ, prawda? Jako organ. Nieważne, jaka osoba pełni tą funkcję, nie? Natomiast uważam, że na pewno trzeba by wystąpić o informację publiczną do Związku Komunalnego, czy bezpośrednio do przedsiębiorstwa odciągów kanalizacji. Bo mnie bardzo interesuje, jakie pieniądze związane są z utrzymaniem tego molocha, nie? Skąd wynikają te nasze bardzo wysokie opłaty? Bo tam zatrudnionych, z tego co wiem, jest ponad 500 osób. Tak. Trzech prezesów i księgowa, pięciu członków, jak to się nazywa, nieważne. W każdym razie, no, moim zdaniem są to olbrzymie pieniądze. Pytanie, czy wydawane zasadnie, nie? A to są nasze pieniądze, bo za to płacimy w postaci opłaty za wodę i ścieki, nie? Także to też jest, wydaje mi się, temat. To, co mówił pan Aleksander, nie bardzo możemy bezpośrednio skontrolować działalność związku samego. Ale... Natomiast o informację publiczną w takim zakresie możemy wystąpić, żeby mieć świadomość tego, co tam się dzieje. Nie? Dlatego, jeżeli można, dlatego mówię o kontroli burmistrza, bo czytałem kiedyś opinię prawną, gdzie fachowcy, radcy prawni, prawda, dostrzegli tą możliwość. Poprzez kontrolę burmistrza, poprzez kontrolowanie. Tak, dokładnie tak. No, dlatego ja myślę, że warto było się przyjrzeć pracy burmistrza, zobaczyć, bo dochodzi do takich paradoksów, że kiedyś właśnie w trybie ustawy o dostępie do informacji publicznej chciałem sięgnąć po uchwałę, na mocy której zostaliśmy włączeni do związku. Niestety tej uchwały tutaj nie otrzymałem. Tak, nie ma. Nikt się nie zatroszczył o to, żeby spróbować otworzyć dokument, bo istnieje taka droga, skoro zaginął dokument. No ja myślę, że warto by było przyjrzeć się temu i tą pracę rozłożyć na kilka etapów. Najpierw zebrać dokumenty, co tu jest w dyspozycji burmistrza, następnie przenadzorować, a potem wyciągnąć wnioski. W porządku, to już tak, mamy taki, już mamy w sumie na całe pół roku zajęcie, bo ale zaczniemy od tego, od punktu, że ja bym tu panią poprosił o to, żeby pani nam nasze posiedzenia po prostu Protokołowała, a ja i tam nam w razie to przepiszę ładnie, a pani takie protokoły coś tak do... Czyli to jest coś gotowego? Nie. Nie, ja taki na wzór to poprzednio. Numer 1, obecnie na posiedzeniu według załączonej listy obecności. Oglądać posiedzenia, pani wpisze, to jest to, co... Mamy na zawiadomieniu. No i odnośnie to jak dzisiaj to punktu pierwszego w sprawie organizacyjnej komisji rewizyjnej. W oblicze przewodniczącego to odnośnie punktu drugiego nie będzie realizowany. I to pani tak na pewno w tym razie nam będą przepisywać. No dobrze. Pani chce to? No proszę. Zgłosił do protokołu formalnie, żeby zrobić ten audyt finansowy wodociągów, prawda, w związku, jeżeli to możliwe, spółki, audyt finansowy. Od czego jeszcze zacząć, ale wiadomo, bo to jest taki temat, że możemy się przez sprawa zajmować. Ale trzeba go dotknąć. Tak, oczywiście, że tak.
bo to jest poza kontrolą. Poza kontrolą. Mhm. Ja pamiętam sprawozdania burmistrza, kiedy burmistrz Nowak mówił o zmianie taryfy, tylko nie wspominał, czy w dół, czy w górę. No, także to tak... Niemniej temat jest naprawdę poważny. Kwestia tego zatrudnienia na przykład. Też 500 osób, no różnie ludzie mówią, prawda? My musimy się przyjrzeć temu tematowi, jako komisja rewizyjna. A jedyna możliwość tylko kontrolując burmistrza. A tak wracając do tych klubów, bo ja dostrzegłem, że były kontrole klubów sportowych, prawda? A w jakim zakresie? Czy to w zakresie wykorzystywania środków finansowych tu z gminy, na przykład właśnie tak zwanego korkowego. Korkowego, tak? Było to? No to... A to było 2 lata temu. 2013, tak. Za 2012, tak? 2013. W 2013 były kluby sportowe kontrolowane, z tego co pan... No ale to rok bilansowy zamykany był w 2012, także się kontrolowali do 2012. Myśmy, wniosek był taki, żeby załóżmy tę dietę obniżyć. To nie przeszło. Rada mi przegłosowała zawsze, że jak był radny król, on tam strasznie to bronił. Radny klub właśnie jak odchodził, to chciał obniżki diet. Tak, jak już miał stanowisko, bo no, to tak. Tak, 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 bardzo tak, tak, tak. Tylko jeden radny bezinteresownie głosował za obniżką diet. Co stoi za kamerą. Ale wcześniej brał. Tak, tak. Dopiero później chciał obniżyć wszystkim. No nie pomysł. Czyli, a panie przewodniczący, czy moglibyśmy sięgnąć do dokumentacji, całej dokumentacji pracy komisji za poprzednią kadencję? Protokoły, czyli te protokoły, no, kontrolne. Kontrolne. Te wnioski, to wszystko. Tak? To wszystko, żeby sobie przejrzeć. No, gdzieś to jest. Ja to wszystko mam. No, podejrzewam, że w biurze rady też jest, nie? Także nie będziemy tutaj pana przewodniczącego. To jest w biurze rady. No, trzeba będzie przysiąść tam i sobie postudiować, jak to wygląda, tak to się wydaje. No, mnie bardzo interesuje budowa przoku i kanalizacji w Kamyku i okolicach. No to poprosimy panią z rady i tam nam wszystko udostępni. Na następne posiedzenie komisji. Czy dzisiaj chcecie? Nie, bo to chyba jest czasochłonne, to nie da rady tak, żeby... No bo w jakiej formie udostępnić? Trzeba by wszystko... Nie wiem, jaka taka to masa papierów jest, nie wiem. Nie, no protokół jest pewnie niewielki, nie? Protokoły, no, no. Z całej działalności komisji? No, no mówię nie pojedynczych. A. No. Ale pewne wnioski... Wszystko w razie mamy, wszystko. To możecie sobie, kto was interesuje, z tego roku, to... No, to tak będzie chyba najpierw samemu się tam udać i poprosić, tak, tak, proszę, tutaj, no, pana angażować, bo po co? Ewentualnie jakby jakieś nam wnioski się nasunęły po przeczytaniu tych dokumentów, to możemy wtedy na komisji jeszcze ewentualnie porozmawiać o tym, nawet już nie będziemy tego tutaj czytać, nie? Bez sensu. No. Także dla mnie ten audyt finansowy, zająć się w kilku etapach po prostu tą kwestią. Związkiem, no poprzez burmistrza, spółką, poprzez burmistrza. Pani protokół musi wszystko wpisać. No. Czyli wszystkie te propozycje, co tutaj padły, muszę wpisać w protokół. No, kontrola Wydziału Ochrony Środowiska, kontrola przoku, zasadność wydawanych zezwoleń, ściągalność. Zezwoleń na sprzedaż alkoholu. To znaczy, chodzi mi o ochronę środowiska. Wydawanych zezwoleń, no tak. Różnych na tak, żeśmy Państwo tak, to tak, oczywiście. Wycinka. Tak, tak, tak. Ściągalność opłat za wywóz śmieci. Zasadność umorzeń. Tak, tak.
później kontrola pracy burmistrza. Musimy bardziej ogólnie nazywać tę problematykę, dlatego że prawdopodobnie w czasie kontroli może się okazać, że będziemy ją rozszerzać. Nie? Jeżeli my bardzo precyzyjnie w temacie sformułujemy zadanie, to będzie ciężko później poza to wyjść. Nie? Tak, będziemy musieli się przyjrzeć. Myślę, że zrobiła kontrola Wydziału Ochrony Środowiska i tyle. Nie? A co my zrobimy, to naprawdę w czasie kontroli też może się okazać, czyli że... Czyli nie rozpisywać się. Ja mówię, jeżeli rozpiszemy w punktach, to się powierzy, że nagle wychodzimy poza. To będzie upoważnieniu potem do kontroli, bo będzie musiał być czyli tylko kontrola Wydziału Ochrony Środowiska. A jeżeli PSZOK, że tak powiem, przynależy bezpośrednio pod wydział, to wiadomo, że PSZOK też kontrolujemy. Tak. Bo to nie widzę jako jednostki organizacyjnej dziennie PSZOK-u, więc rozumiem, że PSZOK funkcjonuje jakby pod Wydziałem Ochrony Środowiska. Tak, na pewno tak. Czyli też nie pisać kontroli pracy PSZOK-u, tylko ogólnie kontrolę. Myślę, że ogólnie Wydziału Ochrony Środowiska. Wydziału Środowiska. Tak. Ochrony Wydziału. To jest tak, Wydział Gospodarki Komunalnej, Ochrony Środowiska i Rolnictwa, tak to się nazywa. Z tego, co widzę. Mam tu pytanko jeszcze takie, bo nie widzę tutaj w ogóle szkół jako takich. Jest tylko ZAOS, nie? Natomiast szkoły funkcjonują... No, szkoły możemy sobie wybrać, ale... którą chcą. Będziemy ja, tak rozumiem, ale rozumiem, że kontrolując ZAOS możemy poprzez kontrolę ZAOS-u robić kontrolę szkół. Jak najbardziej. Czyli w sprawach organizacyjnych komisji rewizyjnej, to napiszę, że pan zapoznał tylko nas, prawda, z pracą? To zakresem pracy komisji rewizyjnej za okres poprzedniej kadencji. Ja tutaj sobie tak po prostu zapoznam jeszcze Państwa z takie, że od 2 to jest wybór przewodniczącego, czyli nie, znaczy wiceprzewodniczącego. Odłożymy w czasie to, bo jeżeli będzie statut poprawiony przez komisję statutową nową wybraną, to wtedy sobie wybierzemy. Powołanie pani sekretarz. Proszę? Mówię, powołanie pani sekretarz. No, ale która to radca prawna oświadczyła w ten sposób, że to jest niezgodne, bo to jest sprawa poważna, bo jeżeli mamy z formalnego punktu widzenia prawo wybrać tego wiceprzewodniczącego, nie ma przeszkód formalnych, to powinniśmy to uczynić. A jeżeli radca prawny tak oświadczył, proszę niech to donosi mnie i niech potem odpowiada za to. To nie może tak być, że ktoś sobie coś powie na ucho i jeden drugiemu, a potem musi być na piśmie. Opinia radcy prawnego w tej ważnej kwestii, przecież komisja rewizyjna jest najważniejszą komisją w gminie. Niech daje na... Ja bym to tak widział, że ja byłem, bo nie było tego pana naszego radcy, nie była tam Stoja, czy ja nie wiem, jak się nazywa, jakoś tak podobnie. Nie pamiętam tego nazwiska. Tej pani radczyni, tak? No ja bym raczej skłaniał się do tego, żeby z radcą rozmawiać. On jest tam więcej w tych sprawach zorientowany. No jego dzisiaj nie ma. Ciekawe, że on właśnie ma w poniedziałki, tylko nie wiem, w której godzinie. Zapytam się w biurze. No to może telefonicznie, przecież kontakt telefoniczny z nim powinien być tutaj możliwy. Praca prawny pracuje w końcu nie jeden na rzecz gminy. No. On jest, Głębocki jest koordynatorem, ale są przecież inni radcy prawni. Nie na poprawki, tylko na zmianę statutu, tak? Nie na poprawki w statucie, nie wybrano wiceprzewodniczącego. To znaczy, tu radca prawny według pana przewodniczącego sugeruje, żeby
że jest to niemożliwe po prostu. No, skoro nie wybieramy, no to taka jest opinia racji prawnego, prawda, że jest to niemożliwe. Znaczy, no właśnie. Nie przewidziałem tego. Teraz w ten opracowanie planu pracy komisji, czyli proponowana kontrola Wydziału Ochrony Środek. Ultima rzecz, proponowana kontrola... Gospodarki komunalnej, tak, też? To się zgadzam z panem Aleksandrem, bo tak naprawdę nie mamy dokumentu żadnego, a żebyśmy mi się nie okazało, że działamy niezgodnie z obowiązującym statutem, bo się obowiązuje, prawda? Tak, tak, powołana komisja statutowa. Zapis o komisji skrutacyjnej. Jest, słuchajcie, znaczy, na pierwszym posiedzeniu komisji to jest odwołanie, że zapisy statutu tak, dotyczą komisji rewizyjnej. No. Na pierwszym posiedzeniu komisji zwoływanym przez przewodniczącego Rady Miejskiej komisja powinna wybrać ze swojego grona przewodniczącego i wiceprzewodniczącego w komisji w głosowaniu tajnym zwykłą większością głosów przy obecności najmniej połowy składu komisji. Nasz rozdział czwarty nie definiuje tego. Wydaje mi się, że tutaj ma zastosowanie paragraf 40, że powinniśmy na pierwszym posiedzeniu wybrać przewodniczącego, wiceprzewodniczącego. No ale tu jest nawet mowa o zgrona przewodniczącego i wiceprzewodniczącego, a przewodniczący już był wybrany przez Radę. Przez Radę, no bo tu są tu pewne nieścisłości. Są nieścisłości, które też będziemy musieli jako komisja statutowa wyprostować. Tak. Natomiast no, ten wyjątek tutaj dotyczy wyłącznie przewodniczącego, bo przewodniczącego wybiera Rada. Tak, tak. Natomiast wiceprzewodniczącego nie reguluje rozdział czwarty, więc odwołujemy się do rozdziału trzeciego, który jest ogólnym zapisem. Wydaje mi się, że na pierwszym powinniśmy wybrać wiceprzewodniczącego i jeżeli tego nie zrobimy, no to w jakiś tam sposób możemy naruszyć zapisy statutu, nie? Technicznie jest to możliwe. Nie widzę. No, a wyobraźcie sobie obecność połowy składu komisji. Czy w naszym przypadku trzy osoby musiały być, żeby było kworum, prawda? No bo połowa to z pięciu osób, no, czyli trzy osoby, no. Ale jest dla sobie komplet, piątka. No, teoretycznie jest to możliwe i praktycznie też. Pomyśleć teraz nad, nieoficjalnie nad kandydatem na zastępcę, no to jest dość odpowiedzialne stanowisko. I już. No ja proponuję, żebyś się wytypowali. Ja nie będę typował, wytypuję się zastępcę. Każdy ma prawo, panie przewodniczący. Ja typuję pan Aleksandra, był kandydatem na przewodniczącego. No, dziękuję. Inne propozycje? Ja bym tutaj widział. Tak, ja też pana propozycję. No. Ja nie widzę przecież, żeby się dało wybrać, nie? Natomiast niewybranie z kolei no, może skutkować tym, że ktoś nam zarzuci, że naruszyliśmy zapisy. Za pańskim pozwoleniem tutaj, żeby pan nie czuł się, że panie przewodniczący, że pan jest wspomniany, pan jest najważniejszą osobą. No, ale jeżeli o mnie chodzi, to załóżmy, wyrażam zgodę. I przeszkód formalnych nie ma. O to mi chodzi, no, o to mi chodzi. Że... I przeszkód formalnych już nie ma i możemy... A prawo nakazuje nam do tego. Tak, tak. Czyli likwidujemy ten punkt drugi, że wybraliśmy, tak?
Nie, bo... Nie musimy to tajnie zrobić. Tajnie, właśnie, tajnie trzeba to zrobić. Trzeba to tajnie zrobić. Mimo, że jest jeden kandydat. Mimo, że jest jeden kandydat. No, no. Ale czy tu jest zapis właśnie, że musi być tajny? Tak. Prawda? Jest ten zapis. To jest w ogólnych zapisach dotyczących komisji. To w rozdziale trzecim. Powinna wybrać swojego pana przewodniczącego w głosowaniu tajnym, zwykłą większością głosów, przy obecności samej połowy składu komisji. Głosowanie tajne. Nie wiem, gdzie jest komisja skrutacyjna. Czyli dwie osoby będą głosowały i tyle, no bo komisja skrutacyjna nie może. Te 50%. Może jest komisja skrutacyjna, czy nie może głosować? No ja to nie mówię. Może. Może głosować, zawsze będzie. No właśnie, bo ja z innych przepisów to mi się tak... No, na wszystkie kandydatury, które padały wcześniej... Nie bardzo może kandydować członek komisji. No tak, to jest to, to jest to. No, ale tylko jest jedna, czyli sprawa jest załatwiona, mi się wydaje. No. Bo na razie głosujących mamy 5 osób. No, a jak nam ktoś zakwestionuje, no to ponowimy wtedy. Nie ma się czym martwić. Nie ma się czym martwić. To myślę, że nie można zakwestionować, bo działamy w zgodzie z obowiązującym obecnie statutem. Nie możemy zasłaniać tym, że statut się tworzy, bo on się będzie tworzył może do maja, nie? Nowelizował, tak. Złe prawo, ale prawo. Taka stara maksyma tak mówi. Teraz wybierzemy komisję, może pani przewodnicząca. Kurier mi wczoraj 3 rzeczy kupiłem i jak... Dowożą za chwilę. No, no. Nie, no, 2-5 tych... Karty odwodnowania. No, bardzo mądrze, panie przewodniczący. Panie Aleksandrze, jeszcze chciałam pana może... W jaki sposób ująć tą kontrolę pracy burmistrza? Ogólnie czy... Ogólnie, bo szczególnie to nawet nie jestem przygotowany, bo to trzeba jednak popracować, żeby precyzyjnie to... Audyt finansowy Związku Komunalnego Gmin do spraw wodociągów i kanalizacji. Tylko to brzmi tak, jakbyśmy... Chcieli zrobić audyt my tamtego tego związku, a my tylko możemy do burmistrza się, powiem tak kolokwialnie, dobrać. Zgłosić. No. Do spraw kanalizacji. No i tak pani pisze na brudno, prawda? Bo to jest na brudno oczywiście. Tak. Do spraw kanalizacji i wodociągu. I wodociągu. Oraz... Oraz, bo ta spółka, o której tu tak mówimy, nieraz to jest to przedsiębiorstwo utworzone przez związek. Oraz przedsiębiorstwa. Ja podam. Wodno-kanalizacyjne? Zaraz, gdzieś tu. Czyli to by było na kwiecień, tak? Związek się nazywa tak dokładnie, Związek Komunalny Gmin do spraw wodociągów i kanalizacji, czyli prawidłowo. Tak. Natomiast to przedsiębiorstwo, gdzieś ja tu miałem. Wczoraj jak przeglądałem, to wszystko wiedziałem, gdzie idę to dzisiaj. Mają absolutorium. W kwietniu by było to. Wszystko jest, tylko trzeba wpisać kandydata w protokół. Bo ty chyba sobie jeszcze nie podbijemy tej pieczątki, teraz przyniosę. Z protokołu wynika, że komisja skrutacyjna będzie w składzie dwuosobowym, tak? Tak. Rozumiem, że nie ma innych kandydatów. Pani ładnie pisze, nie? Może pani to napisała tutaj pod jedynką. Pan Aleksandra to każe. Ale poczekajcie, przyjrzyjmy się tutaj, bo żeby znowu się powtórzyło się... Ale to do głosowania, no bo tak, komisja skrutacyjna będzie musiała podać, kto jest za, kto się wstrzymał, kto był przeciw. Brakuje nam tych kratek. Może za zgodą wszystkich byśmy te kratki dorysowali tutaj ręcznie, żeby... No bo komisja, potem ja się przysłuchiwałem, co było na komisji budżetu.
Batuch był przewodniczącym tej komisji skrutacyjnej i tak właśnie odczytywał. Statut też fikcję. Nie. Statut też tego momencie. Wyboru dokonuje się przez podstawienie znaku X w kratce umieszczonej obok nazwiska kandydata. Więc nie mam generalnie, to jest zgodnie z statutem obowiązku, żeby było za, przeciw albo wstrzymuje się. Kratka X przy nazwisku kandydata jest za. Jest brak to. Kratki jest przeciw. No to komisja. Brak krzyżyka jest przeciw. Rozumiem, że pan chce dopisać komisję rewizyjną, tak? Na tej jednym liście, tak? Nie, pan by chciał tutaj zrobić, żeby było za, przeciw, wstrzymuje się. No to, kratki bo ja słuchałem tego komunikatu właśnie pana Natomiast Batuga. No, jako... Zgodnie ze statutem do głosowania wystarczy, że będzie krzyżyk przy nazwisku i to jest za. Brak krzyżyka jest przeciw. Tak. Zatrzymujący się, jak tam do szukania. Na jawnych głosowaniach. No może w tym przypadku akurat parę osób, to może będzie jedną myślą, może nie zobaczymy. No. A ja w tym czasie przybiję jeszcze pieczątkę na właśnie końcówce protokołu. Czyli jeden jest kandydat. No tak. To tylko to. Komisji kto? No, może teraz co? W komisji zgadzają wybierane. Pan Mirosław się zgadza. Głosuje. Pan. Oczywiście jesteśmy za. Jeszcze tak jedna osoba. Tylko jedna osoba, tak jest. No i pan Wiktor może. Mogę, zgadzam się. No. Okej. Oto mamy komisję skrutacyjną. To jest za komisją, za w tym składzie. Jednogłośnie. Jednogłośnie. Trzeba napisać. Protokół jakiś? Tak, jest tutaj protokół komisji. Tak. Komisja skrutacyjna w składzie. Może już tym ładnym, pięknym charakterem. Jakoś to Ale też trzeba przewodniczącego, rozumiem, wybrać spośród komisji. Proponuję pana Mirosława jako przewodniczącego komisji skrutacyjnej. Nie, no, ja mam bardzo złe pismo i okularów zabrałem. Dobra, to co? To muszę zostać przewodniczącym, a to będzie trzeba przegłosować chyba, nie? Jestem. No to ja się zgadzam. Okej. Okay. Takim gremium, jak my tu tworzymy te 5 osób, to też mam swoje plusy. Poważne tak. Plusy. Pan Mirosław Boże. Tak. Okej. Okay. Wstępujących osób. Aleksander Tokarz. No to co? Karty rozdane. Panie Przewodniczący, głosujemy? Głosujemy. Okej. Protokół Komisji Skrutacyjnej powołanej na pierwszym posiedzeniu Komisji Rewizyjnej w Kłobucku w dniu 22 grudnia 2014 celem wyboru w głosowaniu tajnym wiceprzewodniczącego wyżej wymienionej komisji. Komisja Skrutacyjna w składzie przewodniczący Witold Dominik, członek Mirosław Strzelczyk stwierdza, że ustawowy skład Komisji Rewizyjnej przy 5 radnych. Na pierwszym posiedzeniu komisji w dniu 22 grudnia obecnych jest 5 radnych. Członkowie komisji zgłosili na wiceprzewodniczącego kandydatury następujących osób. Aleksander Tokarz, drugiej kandydatury nie było. Po uprzednim rozdaniu kart do głosowania komisja przystąpiła do wyboru wiceprzewodniczącego Komisji Rewizyjnej w głosowaniu tajnym. Następnie komisja skrutacyjna w wyżej wymienionym składzie po ujęciu kart z urny i przeliczeniu głosów stwierdziła, że na kandydata na wiceprzewodniczącego Komisji Rewizyjnej Aleksandra Tokarza oddano 5 głosów. Głosów nieważnych oddano 0. Komisja skrutacyjna stwierdziła, że na wiceprzewodniczącego Komisji Rewizyjnej został oddany bezwzględną większością głosów Aleksander Tokarz. Karty do głosowania są załącznik do protokołu. Uwagi Komisji Skrutacyjnej brak. Podpisy przewodniczący i członek komisji. Proszę, ewentualnych
chciał skorzystać. Możemy sobie podyskutować może o tym pańskim wniosku, pańskim pozwoleniu, panie przewodniczący, no w sprawie kontroli Wydziału Ochrony Środowiska. Czy są tam zagrożenia pańskim zdaniem z przodu i tak dalej, czy tak po prostu rutynowo byśmy sprawdzali? Rutynowo. Czyli warto by się tak przyjrzeć, tak mi się wydaje, etatyzacji, jaka tam jest w ogóle. W ogóle sama etatyzacja, na sesji to podniosę. Zakresem obowiązków, tak jest. Trzeba wiedzieć, jakie były ruchy personalne. Zakres obowiązków poszczególnych pracowników. Każdy musi mieć swój zakres obowiązków, co wykonuje. No i co skontrolujemy. Bo ten przód, byście tam byli, widzieliście, to nie. Ja w trakcie budowy byłem, przyglądałem w trakcie budowy. Czy utworzymy jakieś podkomisje, jakieś takie zespoły po prostu? Jeden zespół stworzymy. Wszyscy nie będziemy chodzić przecież. No to przecież i... W zasadzie to nie jest jeszcze wiele osób, nie? No to ja wiem, czy... Może by to było warto wszyscy. Czasami komuś wypadnie, że nie będzie mógł, nie? Będzie dwóch, trzech, ja wiem. Może by sądzili pracować przecież, nie? Później jakoś tam wnioski wspólnie uzgadniać, nie? Myślę, że jak nawet powołamy zespół dwuosobowy, to chyba mile widziana będzie obecność i dalszych członków, tak. Prawda? Bo to co ułatwi nam pracę. Panie przewodniczący, jak pan myśli? Czy to trzeba się trzymać już zapisów prawnych? Dwie osoby to dwie osoby i nikt dodatkowo. Nie, trzyosobowy skład taki zrobimy, zespół kontrolny, ale dopiero jeżeli nam Rada zatwierdzi plan pracy. Dzisiaj nie będziemy jeszcze tutaj skupowywać plan pracy, jak nam Rada na to półrocze zatwierdzi, to wtedy dopiero sobie powołamy, bo też taki duży skład, jeżeli idzie tam do biura, to jest też trochę... Zamieszane. Statut reguluje to mniej więcej. Z zastrzeżeniem paragrafu 54 ust. 1 komisja może powoływać w formie uchwały co najmniej trzyosobowe zespoły specjalistyczno-kontrolne. Co najmniej trzyosobowe. Co myślicie, czy było praktykowane, żeby powołać fachowca na przykład do takich spraw skomplikowanych, bo wiadomo, że my nie jesteśmy specjalistami w wielu dziedzinach, mamy dość wąskie specjalizacje, no, ale mamy też uprawnienie do powołania fachowca. Tak jest. A burmistrz z kolei ma obowiązek zabezpieczyć środki na opłacenie tego fachowca. Tak, ale tutaj jest nawet zawarte, że komisja może powołać w charakterze ekspertów osoby spoza rady. No, właśnie o tym mówię, no o tym fachowcu. No. I mam tu głównie na myśli ten audyt finansowy. My nie będziemy w stanie zrobić tego profesjonalnie. I audyt finansowy tylko jak? W związku, ale poprzez burmistrza, poprzez działalność, to by chyba trzeba wyraźnie było, żeby nie było jakiejś kolizji prawnej. Albo taką korektę możemy na sesji zrobić, bo radca prawny będzie. Ale z tego, co ja wiem, to każdy zapewniał, że my, jako, że Rada nie ma żadnych praw do kontroli związku, a tym bardziej spółki. Czy w ramach określonych przez ustawy komisja rewizyjna kontroli działalność burmistrza i podległych mu gminnych jednostek organizacyjnych. Tak. Dlatego my rzeczywiście możemy związek kontrolować, ale przez kontrolę burmistrza, no, nie to inaczej. By trzeba było właśnie doprecyzować. No. Szczególny status komisji rewizyjnej podyktowany jest bezpośrednio troską o zwiększenie gwarancji efektywności funkcjonowania struktur samorządowych z celem poprawy gospodarności i uniknięcia zbędnego marnotrawstwa, wymuszenia ciągłej poprawy działalności organizacyjnej, zapobieganie korupcji i innych zjawisk patologicznych w dziedzinie spraw publicznych obsługiwanych przez samorząd lokalny. To jest takie zadanie statusowe komisji rewizyjnej. Tak, proszę bardzo, proszę. Komisja rewizyjna ma obowiązek wykonywania innych zadań kontrolnych zleconych przez Radę Gminy. Jeżeli by nam Rada coś zleciła,
uprawnienia kontrolne mogą również, mają również pozostałe komisje rady. Także nie tylko my, ale pozostałe komisje rady też mogą kontrolować te sprawy. No, także my mamy po prostu inicjować. Za Państwa pozwoleniem, my to mamy bezpośrednią delegację ustawową, a tamte komisje dopiero po uzyskaniu zgody Rady całej mogły działać. A my mamy bezpośrednią delegację ustawową. Tak, no. Także... Czyli my nie możemy sobie skontrolować przedsiębiorstwa wodociągów i kanalizacji. Bezpośrednio nie, bo ona nie podlega burmistrza. Możemy skontrolować burmistrza w kontekście jego działania. Działalności z... Tak. Z tym przedsiębiorstwem. Tak, tak, tak. I związku z tym przedsiębiorstwem, w kontekście. Można by nawet tak to ująć podobnie. Tak. Kontrola działania burmistrza w kontekście... Napisałam, że proponowany audyt finansowy Związku Komunalnego Gmin Mówię, spraw... Można tutaj radce to wytknąć, że nie mamy prawa kontrolować Związku Komunalnego. Ale burmistrza. No burmistrza. Dlatego tutaj powinno być wyraźnie wskazanie, że my kontrolujemy burmistrza, jego działalność, tak, w związku. Tak, 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 właśnie, tak jest, tak jest, bo radca prawny nie zaakceptuje tego, i tym bardziej rada, słuchając opinii radcy prawnego. No bo tak, ja wam powiem, jeżeli mogę, panie przewodniczący, co należy do właściwości zgromadzenia związku, czyli tam, gdzie jest właśnie burmistrz ulokowany. A więc program działania związku, zasady funkcjonowania jego rozwoju. Tam odwołanie, powołanie, to tam już nie będziemy tam przewodniczącego, nie będziemy w to wnikać, ale z takich rzeczy ważniejszych. Zatwierdzanie taryf opłat za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzenie ścieków. Opiniowanie rocznych planów inwestycyjnych. To jest bardzo poważna działalność burmistrza, bardzo poważna. To wszystko ma bezpośrednie przełożenie na taryfy, na ceny. Ale myślę to właśnie, że jednym z wniosków kontrolnych mogło być to, o czym pan mówi, że ponieważ udział naszej gminy majątkowy w związku jest tak duży, powinniśmy mieć szersze przedstawicielstwo związku, a nie tylko jednoosobowe, prawda? Nawet jeżeli nasz majątek... majątku wodociągu stanowi nasz majątek, nie? My wnieśliśmy do związku. Nawet gdyby ten majątek, ten kanał sanitarny został wniesiony nie aportem do związku, tylko poszedł w użyczenie, bo jest taka możliwość, no to żeby być, po tych 5 latach dopiero możemy. Tak, tak, ale mimo wszystko będzie w pełnej dyspozycji związku, tak, ten nasz majątek. Nadal uważam, że należy nam się to dodatkowe miejsce, tak nawiasem mówiąc. Popieram. Ale to mówię, to niech to wynika z naszej kontroli ewentualnie, prawda? Tak, 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 jasne, że tak. To jest naprawdę poważny temat. Ja osobiście chętnie bym to widział, bym się podjął razem z Państwem. Najbardziej kontrowersyjny w ogóle to jest udział w samym związku. No. Wiemy, że wielokrotnie, jeszcze za kadencji kilkanaście lat temu, kiedy byłem radnym, już to było podnoszone bardzo poważnie. Tak. I to co praktycznie chyba co nowa rada, to się zastanawia nad sensem i możliwością wyjścia ze związku, nie? Bo no, moim zdaniem to jest żaden dla nas interes płacić ponad 9 zł, jak sąsiedni gminy płacą 6. To znaczy kolejne rady, poprzednia, jeszcze poprzednia kadencja, były przeciwne wyjściu ze związku. Zdecydowanie. Ja nawet złożyłem projekt uchwały. No, została ta... Ona jest trzeba przeprowadzić bardzo merytoryczną, dlatego że jednym z argumentów, które ja zawsze słyszałem, to był argument tego typu, że majątek jest niepodzielny, więc wyjść nie możemy. Nie, jest podzielny, jest no, to przewidziane tam w statucie. Ale to, jak pamiętam z kadencji 98-2002, to był taki główny argument, że nie możemy wyjść ze związku, ponieważ majątek zakopany w ziemi jest niepodzielny. Jest, jest podzielny, tylko jest kwestią, jest inna poważniejsza kwestia. Czy my będziemy w stanie wykonywać to zadanie? Remonty i tak trzeba dalej, prawda? Utrzymanie, tak. Taka moje drobne doświadczenie życiowe, no zawsze wynika z tego, że jeżeli coś zlecamy zewnętrznej firmie w drodze przetargu nieogranicznego, zawsze to jest tańsze niż utrzymywanie armii pracowników na etatach, którzy albo mają co robić, albo nie mają co robić, a płacić im trzeba, nie?
Także wydaje mi się, że to spokojnie, tym bardziej, że wodociągi też rzadko kiedy wykonują to swoimi ekipami, tylko też większość poważnych robót zlecają, nie? Nie, nie. Po to właśnie związek utworzył przedsiębiorstwo, które to przedsiębiorstwo para się tym zajmuje się. Ale przyłącza przecież, jak pan sobie przyłącza zamówić do przedsiębiorstwa, robią... pan nie wykona tylko pan sobie... No, ale z reguły to oni unikają inwestycji. Oni tylko kontrolują, odbierają. Od inwestycji nadal większość... Są gminy, tak. W większości jesteśmy my, gminy. A oni tylko biorą to aportem. Generalnie utrzymują, no, ale utrzymują ten sposób, że awarie nagle naprawiają. Skorzystają dla siebie, nawet mają ulgi podatku, nie muszą odprowadzać podatku w takim wysokości jak inni, tylko mają ulgi. Ja uważam, że warto było się przyjrzeć po prostu. Warto byłoby się przyjrzeć. No ale tak rzeczywiście merytorycznie, nawet to, co pan mówi, to też może wynikać z jakichś naszych pierwszych wniosków. Powoływać specjalistów, żeby pewne rzeczy zaopiniowali. W pierwszym etapie bym widział zebrać te dokumenty w pierwszym miesiącu, żeby wiedzieć po prostu, zapoznać się z nimi i wtedy dopiero jakieś wnioski stawiać, prawda? I tak naprawdę precyzować zakres kontroli. Tak, tak. Wtedy dopiero. Słusznie. Dzień dobry. Dzień dobry. Coś tu jeszcze będziemy... Na kiedy to przewidujemy? Czy to trzeba określić termin, czy piszemy już... Ja to bym widział jako pierwszy etap, bo to naprawdę jest masa materiałów, że my nie damy w żadne pół roku. Pierwszy gdyby etap, załóżmy tak, teoretycznie, gdyby nam Rada pozwoliła zajmować czyli się... Czyli pierwsze półrocze, tak? Pierwszy etap kontroli. Pierwszy etap kontroli, tak. Ja już tu tak pokreśliłam, że to wszystko będę musiała przepisać. To dzisiaj musi być oddany zaraz ten protokół, prawda? Nie, chyba nie. Musimy mieć protokół. Dzisiaj musi być? Może być poświęcony. Musimy mieć protokół na sesję, no bo pan przewodniczący będzie referował. No ale to tutaj przepisują panie w Radzie ten protokół, prawda? No ale z grubia ale panie, musi... panie do świąt mają zrobić protokoły ze wszystkich komisji i ostatnich no, sesji, także one do świąt mają to robić. Ja wam sobie to po południu od razu to przyniosę. To coś w tym stylu pisze. Także sądzę, wie pani, że to po świętach dopiero się tylko panie zajmą, bo nie razem razy wcześniej tak. W styczniu będziemy jeszcze zatwierdzenie... No, ale właśnie daty... No, zatwierdzenie planu pracy przez Radę, w styczniu będzie luty, marzec, styczniu, luty, marzec, zrobimy tą kontrolę, te dwa miesiące Wydziału Ochrony Środowiska. Ochrony Środowiska, styczniu, luty. Marzec, kwiecień to te wodociągi, a maj już pani wpisze absolutorium. Na maj proponowane, a nie proponowane, tylko trzeba to zrobić, prawda? Też a ma już absolutorium za 2014 rok. Przygotowanie materiałów do absolutorium. Maju pani pisze. Bo musimy taki wykaz zrobić, jak nie będziemy materiały potrzebowali do absolutorium. Musimy do końca, do 15 czerwca już my musimy zrobić absolutorium, bo gdzieś zawsze ta jest sesja w połowie czerwca. No dobrze, a na dalsze różnice?
czerwca. Tak? W czerwcu już robimy plan pracy na drugie półrocze, co będziemy robić. Czyli opracowanie. Czyli to tylko nam zostaje, ten dwa Wydział Obrony i te wodociągi i absolutorium w tym pierwszym półroczu. I w ten sposób nam to zrobić takie tabelce. Będziemy teraz się w styczniu zatwierdzi nam Rada, to wtedy sobie powołamy zespół kontrolny i będziemy działać. Bo ja nie wiem, kiedy sesja jest planowana w styczniu. No, raczej pod koniec stycznia pewnie, tak. Na koniec stycznia wam musi budżet. To znaczy budżetu akurat będziemy głosować 30 grudnia, nie? No podobno właśnie, że nie. Nie? Że nie dadzą rady przygotować. Nie, w grudniu nie będzie już nie. Sesji. W styczniu będzie tylko jeszcze, którego to nie wiem. Czy będzie pani przewodniczący głosować plan pracy? Jak? Będziemy głosować ten plan pracy zaproponowany? Tak, w styczniu. Ale my jako komisja teraz, czy przyjmujemy po prostu, że się zgadzamy wszyscy w tej głosowania? Przed plan pracy, czy będziemy głosować przed komisji? Przed sesją się jeszcze spotkamy. Komisja i wtedy doprecyzujmy, pani by była uprzejma, a to ten telefon dać, czy jest tam w wykazie pani telefon, by zadzwonić, skonsultować jeszcze z panią, tak, żeby to nam zagrało wszystkim, bo zależy nam wszystkim, żeby w miarę profesjonalnie to wyglądało, w miarę. No dobrze. Także chodzi o to, żeby nie zostawić samej pani na pastę losu z tym tutaj. No nie, no bo ja tutaj po was grałam i muszę to jakoś teraz ogarnąć, ująć wszystko. Tak. No. Określone, po was grane. To na kiedy pani to... Na jutro. Na jutro, tak. Na jutro to właśnie chciałabym już to oddać. Czy nie oddawać jutro, czy będziemy jeszcze myśleć nad tym? A ostatecznie kiedy pan by chciał otrzymać ten protokół, panie przewodniczący? Ale na czysto? Tak, na czysto. Na czysto. No to Rada nam na frazie nam napisze. No, ale żeby... dzisiaj no, to niech coś, pani... panie z biura Rady powiedziały, że absolutnie proszę wybaczyć, ale one mają napisać protokoły z poprzednich sesji komisji. Czyli nie przynosi. Może po świąt. Ale do świąt mają tyle, nie? Po świętach. No to dobrze, to po świętach. Po świętach, bo my i tak się spotkamy przed... Komisję zrobię przed... Sesją. Ale nie będzie sesji teraz w grudniu już. Nie. No dobrze. No także sporo czasu. Czyli ja jeszcze z panem będę, z panami będę konsultowała ten protokół. Jasne. Tak ogólnie to mi się wydaje, żebyśmy mogli mieć każdy telefon do siebie, prawda? Oczywiście. Tak, jak najbardziej. Raczej czasami może potrzeba by się... Jak państwo w ogóle widzą takie spotkania typu dzisiejsze właśnie? Nie tam jeszcze kontrola, tylko jakieś takie po prostu organizacyjne w terminach, tak jak dzisiaj, czy w innym terminie popołudniowym, czy akurat południowym? No też właśnie zaraz w sprawach różnych do tego dojdziemy, że się będzie miał. Ja jestem dyspozycyjny zawsze, ale wy sobie ustalcie, jakie dni chcecie, komisję, w jakich godzinach. A państwo jakie czasy odpowiadają? Ja akurat pracuję. No to na przykład... Na pierwszą zawsze? Różnie pracuję, no ale w większości pierwszą zmianę. A ja już na zmiany, typowo, klasycznie na zmiany. To myślę, że my musimy to chyba tak, żeby wszystkim pasowało w miarę możliwości. Ustawić na bieżąco, nie? Tak mam o pierwszą czy drugą. Ja też przy szkole różnie pracuję, nie? Raz mam z rana zajęcia, raz po południu. Bo mam firmę swoją, no to tam to mogę sobie regulować swobodnie, nie? Pracę.
Natomiast no, godzin szkolnych nie przestawię. No, ewentualnie jak będzie taka potrzeba, to przyjdę i dostanę bezpłatnie. Nie? To nie ma problemu. No. Ale jakby się udało to zgrać tak, żeby nie kolidowało to z pracą, no, to byłoby super, nie? Pan przewodniczący będzie się starał. Pan tak zaproponuje spotkanie. Bardzo dziękuję, bardzo, bo miało być później. Ja zaproponowałem, żeby o 8 pan przewodniczący się zgodził, także dla mnie to idealnie, bo ja do Częstochowy nie muszę wracać, nie? A też nie muszę wyjeżdżać do pracy gdzieś o 11 czy o 12 czy o 1 do Częstochowy stawiać, czy warto w ogóle jechać. Nie? No. Jak pan mówi, propozycja zacząć takie posiedzenie dzisiaj o godzinie. Ja pracuję u siebie, także też mi jest. No, przejmy tak, żeby nie wiem. 3 czy 4? 5 od nakazu. 5 razy. 5. Jakie dni by było najlepiej? To my zgłosimy, bo to jest płynne dosyć, prawda? U pana jest płynne, nie wiadomo. Ja w większości pracuję pierwsze zmiany. A z reguły jest jakby drugą, bo się starczy, pierwszą i drugą. Czyli raczej na drugi zmian po południu pan wolał, prawda? Tak, no ale jeszcze ta płynność może jest bardziej, no jest możliwa. O, no i tak. Skazanie jednak no, ale też dobrze byłoby, żeby tak nie było do jednej osoby się ustosunkować, tylko ogółem, prawda? Na 3 tygodnie, w 2 tygodniach, kiedy mam nocki, prawda? No, ja 3 dni w tygodniu kończę zajęcia przed 16, więc jakbyśmy się mieli po południu spotkać, to po godzinach zamknięcia urzędu. Nie, no wtedy bym udostępnił tutaj, prawda? No. A to byłoby idealnie w ogóle, bo no. Się spotykać wtedy, chyba że macie takie zmiany, to kolidowało. Nie, to zgramy, to wyjdzie, że my to zgramy. Po, dla mnie byłoby idealnie po 16, jeżeli to jest możliwe. Nie, bo sobą się zajmujemy. Ja pracuję u siebie, także ja też się dostosuję. No, czyli generalnie panie przewodniczący, widzę, że po 16. O tym bardziej, że tak naprawdę w pracach komisji tutaj nie uczestniczy nikt. Nie? Tak, poza komisjach zawsze uczestniczą pracownicy urzędu, zainteresowani, tak my pracujemy zwykle sami, chyba tak, że sobie kogoś poprosimy. Tak, z reguły sami, panie przewodniczący, prawda? No tak, na takie spotkania, no, ale jak już są kontrole. No, jak już są kontrole, to na kontrole to są jakby odrębne sytuacje, no to musimy w godzinach pracy kontrolowanych jednostek chodzić na kontrolę. No to wyboru nie ma. No. Jak proponujecie? Spotkania, posiedzenia komisji raczej ze wskazaniem na godziny popołudniowe po 16. Ale to rada musi być też. Musi mieć dostęp do rady. Nie wiem, czy to tak. Dostęp po co? No, coś będziemy chcieli, jakieś dokumenty, coś. To musimy mieć tutaj. To może będzie zależało od porządku naszych obrad, prawda? Co będzie może obrażane? Wcześniej coś przygotujemy, jakieś dokumenty, bo tak na gorąco to raczej chyba się nie spodziewam, żeby coś panie szukały nam na gorąco. Tak, to będzie wynikało z tematu, jak będziemy podejmować. Będzie, no, tak. Tak mi się podoba. Zobaczymy. Ja zawsze praktykowałem tak, że zgrywałem z innymi komisjami. Załóżmy, że w innych komisjach jesteście też, nie? No to żeby... Proszę pieć. Dziękuję bardzo. To by było, to nie jest tak najlepiej, bo wtedy... Komisja budżetowa jest po komisji budżetowej rewizyjną robi, a przed budżetową, żebyście odnalazły dwie komisje. Żeby nie jeździć 10 razy, prawda? No, 10 razy nie jeździć. Także to popołudniowe, mi się wydaje, że to dla mnie nie wyjdzie za bardzo. Wygląda na to, że nie jest w tym układzie. No to też będzie ciężko zgrać z pozostałymi komisjami, dlatego że każdy z nas jest inny. Nie? Tak, pan zagospodarowania, ja w budżetowej. Pani w których? Też zagospodarowania. Zagospodarowania, a kolega też zagospodarowania. To ja. No, ale jeszcze... A pan przewodniczący? W budżecie. W budżecie. No tak. Państwo przebadne są. No to jak będzie załóżmy komisja zagospodarowania, no to i zrobimy wtedy, jeżeli jesteście w większości zagospodarowania, w
trójkę to robimy i rewizyjną. Zaraz po zakończeniu. Przed lub po. Przed lub po. No, no, sprawa rozwiązana. No. Okay. Tak, żebym robił poprzednio. No, z jednej strony też to jest dobre, bo nie trzeba właśnie się tam urywać w pracy, no, czy jak tam się urwiemy raz. Kombinować. Tak, tak. I spędzimy cały czas w Bożym. Cały dzień, znaczy cały dzień. No tak, będę się starał robić rewizyjną, a jak będzie zagospodarowanie, bo was jeszcze, no to być przed albo po, nie, to już za jednym zamachem. Jest na trzech komisjach, to muszę z jednej zrezygnować. Pan, panie Aleksandrze, jest budżetowy, tak, tak. To nam też patruje obydwu. No. A w trzech komisjach jest pan Witoldzie? To w której jeszcze, w oświacie? Trzech jesteście. Ja też jestem. Pani jest w trzech komisjach? Ja to... Ja wam muszę z jednej zrezygnować, nie jest niedogadnie. No ja to tylko oglądałem. Ty jesteś w trzech, pani jest w trzech. No dobrze, to ja się nie przewidziałam w ogóle. Wie. Ja w ogóle to wie, myślałem, to wszystkie mnie interesują, ale to musiałbym być na emeryturze. Znaczy to jest niemożliwe. Budżetowa jest najważniejsza też jeszcze, kurczatko, obok rewizyjnej, nie, ale to nie ma szans. Kultura mnie bardzo interesuje, oświata może trochę mniej, ale też trochę jako nauczyciela. Ja wiedziałem, że praca w komisji rewizyjnej to jest taka praca no, wyczerpująca, no, czasochłonna. O. Dlatego tylko zdecydowałem się. Zostałam wkręcona w to. No, może by się udało, bo w tej chwili bardzo dużo dokumentów jest w wersji elektronicznej. Może by się udało, że czasami udostępniono pewne jakieś dane elektroniczne, czyli trzeba będzie wysiadywać godzin w urzędzie, nie? No, to mamy już poustalone. Kiedy będziemy robić komisję, plan pracy na pierwsze półrocze już mamy też zrobione, tylko na czysto. Zagłosujemy na następnej komisji ten plan. Ja odczytam na sesji. Sesja nam zatwierdzi plan pracy. A i będziemy już działali wtedy. A ja do pani będę dzwonił jeszcze, bo postaram się tak doprecyzować ten swój wniosek, tak żeby to jakoś stylistycznie, gramatycznie, żeby tak ładnie to sensem było. No bo jest tutaj tak... No, tak roboczo na razie. Bardzo. Właśnie czego tak mądrze sformułować, żeby nikt nie podważał kompetencji, że nie możemy tego robić, nie? A to w sprawach różnych jesteśmy, prawda? Chciałbym zapytać o jedną taką kwestię, która mnie nurtuje. Ja na sesji próbowałem podjąć ten temat. Zgasił mnie radca prawny, ale uważam, że nie miał racji. Chodzi o sprawę bardzo istotną, jak rozpatrywanie skarg. Nie wiem, jak państwo ten temat czujecie. No, pan przewodniczący w ostatniej kadencji na pewno brał udział, czynny udział w rozpatrywaniu skarg, prawda? Ja też w jakiejś mierze byłem czynny. O co chodzi? Uważam, że ta procedury tutaj, które się stosuje w naszej Radzie, są troszkę takie niewłaściwe, bo spójrzcie, to się dzieje tak mniej więcej. Obywatel pisze skargę, mieszkaniec skargę. Ta skarga trafia do przewodniczącego. Przewodniczący czeka na sesję i na sesji dopiero decyduje się, która komisja weźmie tą skargę. I ta komisja potem rozpatruje. I często są kłopoty z terminem. Generalnie przecież powinno się sprawy załatwiać w terminie... Bezwłocznie, tak jest. W terminie do jednego miesiąca. W sytuacjach szczególnych można przedłużyć to do dwóch miesięcy. Szczególnych. Czy nie lepiej byłoby, żeby rozpatrywanie skarg zajęła się jedna komisja? To, co mówiłem na sesji, jest praktykowane, to też ujęte w statutach gmin, że zajmuje się tym również komisja rewizyjna. Nie patrzcie tu źle czasami na mnie, że chcę dołożyć nam tu zadań, ale nie o to chodzi. Przecież chodzi o interes ludzi tutaj. Ja sam doświadczyłem na własnej skórze, że te skargi nie były rozpatrywane zbyt właściwie. Pan przewodniczący pamięta taką skargę na burmistrza,
kiedy to komisja rewizyjna rozpatrywała wyjątkowo tą skargę, komisja rewizyjna oświadczyła, zaopiniowała jako zasadną, ale potem kuriozalnie na rada, na posiedzeniu, przy podejmowaniu decyzji co do zasadności, no stwierdziła w głosowaniu, że skarga jest niezasadna. Stosunek głosów 8 do 7. O co w tym wszystkim jeszcze dalej mi chodzi? Chodzi mi też i o to, żeby był obecny, czy była obecna opinia radcy prawnego. To jest sprawa kluczowa moim zdaniem. To jest sprawa kluczowa, bo inaczej wtedy głosuje, inaczej zachowuje się, że tak powiem, radny, skoro ma pewność co do wykładni prawa. Zupełnie inna postawa radnego, prawda? Zupełnie inna postawa. Pewność. No. A w takich sytuacjach były skargi zasadne co do dróg na przykład gminnych, publicznych, gdzie to rada zmieniła status tych dróg na gminne, publiczne. Mieszkańcy upominali się, pisali skargi. Te skargi okazywały się niezasadne. Ostatnio na sesji słusznie pańska komisja zaopiniowała negatywnie przejęcie tego gruntu pod drogę gminną, publiczną. Tak to miało być, tak? No. I uważam, że warto było ten temat podjąć. Ja to może zgłoszę jako interpelację, żeby te skargi ludzi były rozpatrywane już właściwie, a więc tak, przez komisję specjalną, prawda, powiedzmy rewizyjną, z udziałem radcy prawnego. Panie Aleksandrze, obowiązek możemy zawrzeć w statucie. To trzeba by zawrzeć w statucie, jak będzie na tej wierze. Proszę zauważyć, że jak będzie komisja pracowała, jak wypracuje jakieś tam stanowisko komisja do spraw nowelizacji statutu, to te wszelkie wnioski i tak będą głosowane przez tak, radę. Oczywiście. Statut. No. Także to nie ma tej pewności, że te zmiany zaproponowane przez tę komisję zostaną uwzględnione, zaaprobowane przez radę, naszą radę. No. Zawsze, ale naprawdę boli mnie to, że te skargi są rozpatrywane w sposób niezbyt profesjonalny. No niezbyt. Ja sam doświadczyłem na własnej skórze, bo byłem autorem takiej skargi o brak pozwolenia wodnoprawnego na tym przepuście koło tam stadionu, taki przepust, tam no, ala taka tama jest, taki przepust, tak, śluza, tak to, no. I to urządzenie wodne pracowało bez pozwolenia wodnoprawnego przez wiele lat, no. Ja złożyłem na to skargę, po prostu chodziło mi głównie o to, jako przewodniczący osiedla złożyłem tą skargę, żeby jednak zajęto się tą śluzą, bo była zniszczona, teren wokół zdewastowany, no i skarga była zasadna, okazało się, że bezzasadna. Potem przewodniczący Józef Batuk mnie prosił, abym tej sprawy nie procedował dalej, bo ja mogłem wezwać radę do uchylenia naruszenia prawa w sprawie tej skargi. To by mi otworzyło drogę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego. No ale uprosił mnie, to już odpuściłem, ale dotyczyło to mnie. To mogłem sobie na to pozwolić. Ale sprawy innych ludzi, to ja już takiego prawa nie mam. To naprawdę trzeba się pochylić nad właściwym, ustawowym uprawnieniem Rady do rzeczowego, obiektywnego rozpatrywania tych skarg. No. Tak uważam. My rewizyjna komisja rozpatruje skargi, jeżeli jest na burmistrza obligatoryjnie. To musimy rozpatrywać jako komisja rewizyjna na burmistrza. A inne skargi to my nie możemy w planie pracy zaplanować skargi, bo nie wiemy, że ta skarga będzie. No, ale panie, może być na przykład punkt rozpatrywania skarg mieszkańców, nie? To tyle ogólnie, nie? Wpływa skarga, to ją rozpatrujemy, wprowadzamy do porządku. Kluczowym, ja bym nawet już machnął ręką na wszystko, kluczowy jest udział radcy prawnego, obligatoryjny. Obligatoryjny. No przecież nie ukrywajmy, największą wiedzę powinien mieć radca prawny. No i ma. No, obligatoryjny. Udział radcy prawnego w rozpatrywaniu skargi. I nie jakaś różna rozmowa, tylko opinia radcy prawnego co do zasadności skargi. Opinia. A decyzja nadal należy do radnych. Opinia powinna być.
No lepiej by się głosowało panu czy innym tam kolegom z tamtej... Ta opinia, wie pan, Aleksandrze, pana radca jest wynajęty przez burmistrza, więc jak będzie opiniował skargę na burmistrza, to... Prawda? No, no. Takie troszeczkę... No. Na swojego pracodawcę... Może coś... być różnie. Może być różnie. A że nasze prawo jest, jakie jest, znaczy to pozwala na szeroką interpretację pewnych rzeczy. No, no ale ja bym zapisał to na przykład w statucie, bo oprócz burmistrza, pracodawcy dla radcy prawnego jest jeszcze kodeks etyki radcy prawnego. No, ja którego zobowiązuje do... Uważam, że radca prawny nie podpisze opinii, której by gdzieś tam w jakiś sposób mocno nagrał prawo. Natomiast... Mocno pan powiedział. Tak jest, natomiast interpretować może, nie? No właśnie, no właśnie. Tak jak była ostatnia dyskusja na temat ustawy o przeciwdziałaniu alkoholizmowi, tak, z panem prawnym. Tak, tak. No. No ale tylko a tak. A że radca jest bystry, no to ta interpretacja przychodzi mu dość łatwo. My możemy święcić pojedyncze sukcesy w starciu z radcą prawnym. Tak. Z radcą prawnym. Pojedyncze sukcesy. I się musimy przygotować do tego. No a w takim zderzeniu z całą tą wiedzą to raczej no, nie ma szans. Porażka z naszej strony. No, ale warto dobrze, podejmować dobrze, takie dobrze, tematy, dlatego, ale warto podejmować. Ja mówię, taki podnosić radca... własną świadomość prawną, nawet ryzykując czasami błąd i tak dalej. Warto. Jest, oczywiście. Warto. Bardziej mówię, że radca jest człowiekiem bardzo bystrym. Jak ja byłem w kadencji 2008-2002, to była taka pani, nie powiem nazwiska. No to słabo było. Słabo. Tutaj pan Głębocki rzeczywiście jest przygotowany dobrze do swojej pracy. Pewnie tak. Ale zdarzałem się i jemu głębiej. Kiedyś, kiedy reprezentowałem jakąś tam panią, napisała skargę, ja ją reprezentowałem, powiedziałem, że sobie nie poradzi. Nie poradziłem i ja, co prawda, ale... no, ale wtedy radca prawny Głębocki popełnił błędy, przyznał się do tego. No, to tyle z mojej strony. No, no to co? Ja bym podziękował. Zamykam posiedzenie komisji. Dziękuję. I do następnego spotkania. Chciałbym panu pokazać rozwiązanie.